Olej poprzednio był słomkowy, a ten z obecnej wymiany zleciał czarny. Olej mimo niskiego przebiegu miał dość dziwne życie, to jest auto stało w okresie zimowym, odpalane co miesiąc między grudniem 2.2 a marcem 2023. Dawid aktualnie używa oleju w klasie lepkościowej 5W30. Z badań wyszło, że lepkość tego oleju to 50% lepkości oleju w klasie lepkościowej 5W40. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Nismo 370Z, rok produkcji 2019, silnik 3.7 benzyna, 344 koni, przebieg 53500 km, silnik to VQ37VHR. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Dawid. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Dawid skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę, a w zasadzie przesyłki, finalnie dotarły dwie przesyłki. W pierwszej przesyłce znajduje się taki oto zestaw, próbka numer 1 to olej świeży, ale inny niż olej przepracowany. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Żeby zrobić komplet badań, potrzebna była przesyłka z olejem świeżym, adekwatnym do tego, który pracował w silniku, plus olej świeży wraz z dodatkiem. To i kilka innych próbek znajdziemy w drugiej przesyłce, która wygląda następująco. Co w niej mamy, zobaczcie sami. Reasumując, mamy następujące próbki. Olej świeży Neos X Prime w klasie lepkościowej 5W30 w opcji czysty oraz w opcji z dodatkiem Arch Oil AR9100. Mamy również olej świeży Neos Sustina w klasie lepkościowej 5W40 w opcji czysty, następnie czysty plus dodatek AR9100 oraz w opcji przepracowany. Trochę zamieszania z tymi próbkami jest, ale w dalszej części pojawi się wyjaśnienie, z czego to wynika. Do samochodu zalany został olej Eneos Sustina w klasie lepkościowej 5W40 i on występuje w roli oleju przepracowanego. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Dawid zastosował dodatek do oleju Arch Oil AR9100, jak było wspomniane wcześniej. Jeśli chodzi o proporcje tego dodatku, to dodany był on w stosunku 1:35, czyli około 170-180 ml, czyli około 3,5%. Dawid napisał, że spodziewa się dużej ilości zanieczyszczeń, bo wcześniej olej wymieniał z interwałem fabrycznym. Wyświetlam teraz książeczkę serwisową. Olej poprzednio był słomkowy, a ten z obecnej wymiany zleciał czarny. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 2000 km, 10% eksploatacji to miasto, 90% trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Dodatkowo Dawid napisał w ten sposób. Najpierw info w sprawie różnych olejów. Sustina nie jest dostępna od drugiego kwartału 2023. Jej następcą bezpośrednim według przedstawiciela Eneos jest X Prime. Stosowałem olej o wyższej lepkości, bo następca bezpośredni Sustiny X Prime nie występuje w wariancie 5W40. Dlatego też dodałem do paczki 5W30 Eneos X Prime jako referencyjny. Taki też jest polecany w książce serwisowej. Nie stosowałem początkowo prawidłowej lepkości, będąc pod wpływem filmów z YouTube. Rekomendowane są tam 5W50 do 10W60. Olej mimo niskiego przebiegu miał dość dziwne życie, to jest auto stało w okresie zimowym, odpalane co miesiąc między grudniem 2.2 a marcem 2023, odpalane co miesiąc do zagrzania na przebiegu około 10 km. Auto jeżdżono umiarkowanie dynamicznie, używane mniej więcej raz na tydzień lub rzadziej, to jest raz na 2 tygodnie. Prawie każda przejażdżka autem to jakieś 30 do 60 km. Na palcach jednej ręki można policzyć wyjazdy do sklepu i z powrotem poniżej 5 km łącznie. Olej nie przekroczył temperatury 100 stopni Celsjusza ani razu. Utrzymywała się jego temperatura w zakresie 85 do 95 stopni, robocza temperatura po nagrzaniu. Auto nie ma chłodnicy oleju zewnętrznej, bardzo rzadko wkręcam auto na czerwone pole. Dodatek Arch Oil AR9100 stosowałem jako płukankę długoterminową. Ze względu na rekomendacje Nissana olej będę stosował raczej po raz ostatni. Przejście na motor 300V 5W30. Nissan rekomenduje oleje na bazie estrowej. I teraz seria związana z ciekawostkami.
różnice między wersją Nismo a Nissanem 370Z. Mój egzemplarz to wersja europejska z silnikiem VQ37VHR o mocy 344 koni mechanicznych. Te auta praktycznie nie występowały w Europie, natomiast jest dużo egzemplarzy ze Stanów Zjednoczonych. Osiągi auta są praktycznie identyczne do zwykłej wersji 328 koni mechanicznych ze względu na wyższą masę auta, 1/10 na korzyść Nismo. Wzmocnienie nadwozia, dodatkowe belki aluminiowe, stalowe, przez to nadwozie jest cięższe od wersji standardowej około 30 kg. Dodatkowe stabilizatory z przodu Nismo, Yamaha, zgodnie z tym co jest wyświetlane. Sztywniejsze zawieszenie, inne zawieszenie, sztywniejsze sprężyny i amortyzatory. Poszerzenia nadwozia, zmienione zderzaki przednie i tylne, nakładki progowe, pakiet aerodynamiczny, spoilery oraz inne światła główne i DRL. Kute felgi aluminiowe 19 cali z szerszymi oponami, fotele Recaro, dyferencjał z mocniejszą szperą Nismo, inne przełożenia skrzyni biegów, podwójny układ wydechowy w układzie H wyprodukowany przez HKS. Podejrzewam, że różnic jest jeszcze dużo więcej, ale to chyba te najważniejsze. Na papierze auto nie wygląda imponująco, będąc tylko 1/10 sekundy szybsze od wersji zwykłej, ale jest to zupełnie inne auto przez zmieniony układ zawieszenia i konstrukcji nadwozia. Co ciekawe, auto przy tych osiągach pali naprawdę mało. W mieście jest to około 12 do 13 litrów na 100 km, nie jeżdżę w korkach i są to odcinki 30 do 60 km, a w trasie nie przekraczając 110 km na godzinę jest to około 7,5 litra na 100 km, zmierzone na dystansie 350 km. Co ważne, nie pali przy tym grama oleju silnikowego. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Co ważne, w tym odcinku głównie podejmujemy olej Eneos Sustina, natomiast w shortach możecie znaleźć informacje odnośnie drugiego oleju, jak również tematy poboczne, m.in. jak wpływa na lepkość oleju zastosowany dodatek. Zatem dzisiejszy plan jazdy jest następujący. Najpierw lepkość oleju świeżego, kolejno lepkość oleju świeżego wraz z dodatkiem, a jako trzeci test lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 79,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy przeciętną zgodność wyników, szczególnie w odniesieniu do pomiaru w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Pora na olej świeży wraz z dodatkiem. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 76,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Konfrontujemy wyniki z poprzednim etapem. Obserwujemy zmniejszenie lepkości około 3-4%. Wskaźnik lepkości pozostaje na niezmienionym poziomie. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 74,4 mm kwadrat przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,7 mm kwadrat przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172, a to oznacza, że otrzymano bardzo dobre wyniki. Profilaktycznie nadmienię, że przy obliczeniu zmiany procentowej lepkości punktem odniesienia jest lepkość oleju wraz z wykonanym dodatkiem. Przechodzimy do kolejnego etapu badań. Test bibułowy, wykonano go w oparciu o test Motor Check-up oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Tutaj omyłkowo wykonałem dwa razy test bibułowy, zatem możemy porównać wyniki otrzymane w dwóch różnych podejściach. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o test oleju MCU wykazuje słabą jakość tego oleju, głównie przez wzgląd na brak podziału na krąg wewnętrzny i strefę dyfuzyjną. Plama powstała na drugiej bibule również wskazuje na występowanie zanieczyszczeń w oleju oraz ograniczoną zdolność dodatków do dyspersji zanieczyszczeń. Możemy w ramach ciekawostek rzucić okiem na wynik z pierwszego testu bibułowego wykonanego dla tej próbki oraz drugiego testu i porównać ze sobą te wyniki. Komentarz zostawiam po Waszej stronie, zapraszam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami pod filmem. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, mamy liczny zestaw próbek, dlatego widm będzie więcej niż w standardzie. W pierwszej kolejności chciałbym Wam zaprezentować widmo różnicowe dla próbki oleju świeżego oraz oleju świeżego wraz z dodatkiem. Widać wyraźnie, w których miejscach następuje zmiana pasma. Do tych dwóch widm dorzucamy widmo oleju przepracowanego. Możemy zrobić widmo różnicowe i poddać je analizie, natomiast klarowniejsze różnice będą widoczne na widmie wyjściowym. Zobaczcie, w których miejscach następuje przesunięcie widma dla próbki oleju przepracowanego w stosunku do widma oleju świeżego wraz z dodatkiem. Głównie chciałbym podkreślić skalę przesunięcia, jest ona mniejsza niż przesunięcie widma oleju świeżego w stosunku do widma oleju świeżego wraz z dodatkiem. To oznacza, że nie obserwujemy istotnych zmian parametrów oleju silnikowego w wyniku eksploatacji. Natomiast wyraźnie trzeba zaznaczyć, że część zmian jest kamuflowana przez wykonany dodatek. Na przykład trudno ocenić poziomy utlenienia oleju, ponieważ widmo jest w tym miejscu zdominowane przez degradację zastosowanego dodatku. To, co rzuca się w oczy przy analizie wyników, to stan ostrzegawczy dla degradacji antyutleniacza oraz bazy olejowej, jak również mocny sygnał ujemny w obszarze zanieczyszczeń. Podsumowując, eksperyment z kategorii trudnych do interpretacji, ponieważ nakładają się na siebie skutki związane z zastosowanym dodatkiem oraz wynikające z eksploatacji. Część z nich dodatkowo może oddziaływać synergicznie. Natomiast z testu lepkościowego jednoznacznie otrzymano pozytywny wynik. W podczerwieni oraz w teście bibułowym pojawiło się kilka znaków zapytania, które najprawdopodobniej zostaną zweryfikowane w kolejnych etapach badań. W ramach ciekawostek na sam koniec podkreślę jeszcze raz, że Dawid aktualnie używa oleju w klasie lepkościowej 5W30. Z badań wyszło, że lepkość tego oleju to 50% lepkości oleju w klasie lepkościowej 5W40. Oglądając opublikowanego shorta, Dawid napisał w ten sposób: właśnie obejrzałem shorta odnośnie lepkości Eneosa Sustine 5W40 X-Prime 5W30. Dopiero teraz dotarło do mnie, że mogę działać na szkodę silnikowi zbyt niską lepkością w dużej temperaturze, w której pracuje silnik. Do zmiany z Sustine 5W40 na 5W30 X-Prime zostałem nieco zmuszony, niedostępna lepkość 5W40 dla X-Prime. Z kolei zachwalany był X-Prime u lokalnego hurtownika 5W30 jako idealny na moje potrzeby. Przejechałem zaledwie kilka kilometrów do garażu, ale już widzę, że chyba popełniłem błąd, decydując się na tak niską lepkość do silnika pracującego bez wysilania go w temperaturze 100 do 110 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie skieruję się ku Redline 5W30, gdzie producent podaje, iż film olejowy w temperaturze roboczej jest grubszy niż dla oleju 10W40. Być może w dłuższej perspektywie zaoszczędzi mi to remont silnika. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie proszę komentarz taktyczny. Koniecznie zobaczcie inne testy na kanale.
Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!